End Crystal, czyli praktycznie najmocniejszy item w grze. W tym filmie spróbuję zabić nim wszystkich moich wrogów na serwerze Anarchy SMP. Ale zacznijmy od początku. W celu spotkania się z moimi przeciwnikami zorganizowałem event spawn. Zaprosiłem na niego wszystkich członków serwera. Celem wydarzenia było posprzątanie całego terenu respa, ponieważ jak widzicie, wyglądał on fatalnie. Gdy wszyscy się zebraliśmy, zaczęliśmy skopywać tą oto ścianę. Oczywiście organizując event, liczyłem się z tym, że podczas jego trwania na pewno wybuchną jakieś konflikty. Doczekałem się. Drachi zaczął latać na elytrze, bić graczy i stawiać kryształy koło Felipezy. Wynikła z tego mała bitka, ale mimo wszystko udało się uspokoić sytuację. Skopywaliśmy ścianę dalej. W pewnej chwili poszedłem do netheru, aby pokopać kwarc, ponieważ kończył mi się kill-off. Gdy już wracałem, okazało się, że Kenzie wraz z Felipezą zabili nieśmiesznego. Dlaczego? Otóż ten parę dni wcześniej zabił ich psa. Minuty później nieśmieszny wrócił na miejsce zbrodni w celu odzyskania swoich itemów. Niestety ktoś już się zebrał. W dodatku Sagi, który również był właścicielem wcześniej wspomnianego zwierzęcia, gdy zobaczył nieśmiesznego bez żadnych itemów, od razu go zabił. A na tym serwerze po śmierci nie tylko tracimy swoje rzeczy, ale również i serce, które wędruje do naszego zabójcy. Z racji tego, iż nie lubiałem się z Sagim, a w dodatku zrobiło mi się szkoda nieśmiesznego, stwierdziłem, że muszę coś zrobić. Coś w tym stylu chyba to było. O, nie. Znaczy, jak ktoś krzyczał coś. Ej, Dexi bije tego, Dexi bije Sagiego. Widzę właśnie. Serio? Gdzie jest? Gdzie jest? No. Gdzie? Szybko, widzę, dobra, idę. Dawajcie go. Do końca. Ej, ja takie ogólnie mam pytanie. O, potem. Okay. Jego? Jego. Potem mi pad. Nie wiem, minie, ja się trzymam super, jeśli chodzi o... Sagiemu totem! Felipe, daj kordy. 50 na 30 bijemy do Dexiego. No i taki event, taki coś się przerodzi, no tragedia z wami jest. Kenzie! Ej, odwróć się w Dexiego, jak tu możesz. Czekaj. Dobra. Ale się wkopałeś, Dexiu. Dexi ma mało peryma, bo już mega dużo rzucił, chyba że miał dwa staki, ale tak to z innego staku już ma mało, serio. O kurde, ja cię kręcę, od pierwszy totem. Mimo tego, iż goniła mnie jakaś czwórka graczy i takim uciekłem, przy okazji zbijając parę totemów. Mój set nie wyglądał za dobrze, więc ponownie udałem się na kopanie kwarcu. Podczas tego reszta wciąż naprawiała spawna. Gdy wyszedłem z netheru, za cel obrałem sobie Kenzie'ego. Było to głównie spowodowane tym, że ostatnio wraz z Felipezą zalał mi całą bazę, potem chciał mnie zabić jakimś marnym trapem, który od razu odkryłem, a w dodatku parę minut temu, razem z resztą, bił mnie. Siema panowie, to znowu ja. O, siema Dexi. Runda druga? Nie, to mi się kryształy powoli kończą, kurczę. Ja nie mam. Przestań mnie klepać. Tak. Let's go! Tak oto zabiłem Kenzie'ego, zyskując pierwsze serce w tym filmie. Teraz najbardziej chciałem wykończyć Sagiego, Felipezę i Drachisa. Dlaczego Drachisa? Otóż również nie miałem z nim dobrych relacji. Parę dni wcześniej w celu obrony wyspy Petera zdradziłem go. Ale to nie wszystko. Na Anarchy SMP, aby zyskać serce jakiegoś gracza, zabijając go z End Crystalu, przed jego śmiercią musimy chociaż raz go uderzyć. Jeśli tego nie zrobimy, to serce nie powędruje do nikogo. A tak się składa, że na evencie spawn, jeszcze przed śmiercią nieśmiesznego, Drachis podleciał do mnie i jak widzicie, uderzył mnie z łapki. Jak dla mnie był to jasny sygnał, że chciał mnie zabić z kryształu. Parę dni później mój sojusznik Bluker miał live'a, na którym wraz z Drachisem naprawiali wyspę Petera, którą w zasadzie sami wcześniej wysadzili. Stwierdziłem, że będzie to idealny moment na zemstę. Nie wiem jakim cudem, ale Drachis mnie nie zauważył. Nie pozostawało mi nic innego niż po prostu czekać na odpowiedni moment. Jakie 31, 32 Drachis? A 32! A sorry, bo nie odświeżyłem. O, siema Dexi! Stary, wiesz ile razy ty mnie już nie zauważyłeś? Ja w pewnym momencie byłem dosłownie, patrz, ja ci pokażę jak to wyglądało. Stoję sobie tu, co nie? No, no czemu ty nie bijesz? No kurwa, ej, on nie bije, on chce mnie zabić. Było naprawdę blisko, mimo wszystko nie poddałem się. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Dawaj Drachis, naprawiaj. Dawaj! Zabiłem! Oczywiście oddałem wszystkie itemy Drachisowi, ponieważ zależało mi jedynie na sercu. Teraz zaczęły się robić schody, ponieważ na moim celowniku pozostali moi najwięksi wrogowie, czyli Sagi, który na ogół znany jest z tego, że jest dobry w Minecrafta, oraz Felipeza, posiadający 24 serca. 24! Idealnie postawiony kryształ nie zbijał mu nawet totemu. Co gorsze, i Sagi, i Felipeza mieli ze sobą sojusz. W skład niego wchodził jeszcze Kapi oraz Kenzie, więc pokonanie któregoś z nich wydawało się niemożliwe.
ale do głowy wpadł mi jeden pomysł. Ostatnio Trumpek skopał cały end. Tak, dosłownie cały. Jedynymi pozostałymi rzeczami były obsydianowe supy oraz platforma, na której respił się gracz. Zgadałem z Sagim i resztą, powiedziałem właśnie, że Trumpek będzie zbudował coś kozackiego. Jeśli ktoś jeszcze tego nie widział, to bardzo polecam zobaczyć. Zaciekawiony Mantis od razu wybrał się do Strongholda. A Sagi z tego, iż montował swój film i nie chciało mu się wbijać na serwer, poprosił Mantisa, aby ten dał mu streama z Minecrafta na Discordzie. Wiedziałem, że mój plan wysadzenia Sagiego po przejściu przez portal nie zadziała, ponieważ Sagi nie miał zamiaru przechodzić przez portal. Tak czy siak przeszedł przez niego Mantis, którego wysadziłem, bo czemu by nie. Całe szczęście chwilę przed tym odłożył mu wszystkie itemy, więc jedyną rzeczą, którą stracił, było serce. Przez kolejne dwa dni zastanawiałem się, jak wykończyć moich pozostałych wrogów, lecz nic nie przychodziło mi do głowy. Aż do pewnej chwili wygadałem sobie z Flameuszem oraz Mantisem. Ci zdradzili mi, że wraz z innymi graczami planują zabić Felipezę. Jednak zaufali mi zbyt szybko, powiedzieli rzecz, której właściwie nie powinni mi zdradzać. Sami posłuchajcie. W ogóle jak już zabijemy Felipezę, opcjonalnie, zabijmy jeszcze Pikcza, cyt na to. Tak, Boże. Pięknie. Tak się składa, że Pikczu to mój sojusznik, któremu wszystko pokazałem. Wraz z nim stwierdziliśmy, że role się odwrócą i to my zabijemy Flameusza oraz Mantisa. Wszystko jednak stało się trochę bardziej złożone. Felipeza dowiedział się, że drużyna Mantisa chciała go zabić, przez co on wraz ze swoją drużyną zaczął się przygotowywać. W skrócie miało dojść do wielkiej wojny pomiędzy dwoma drużynami. Felipeza, Sagi, Kapi, Kenzie na Mantisa, Flameusza, X-Felta, Hozota i Pikcza. Oczywiście Pikczu wraz ze mną był jeszcze w trzeciej drużynie, której zadaniem było zabić Flameusza i Mantisa. Gdy druga drużyna spotkała się, Pikczu wchodzący w jej skład natychmiast wysłał mi koordynaty. Gdy tam przyszedłem, schowałem się w jednym z domków, czekając na sygnał. Tam. No, Mantis to Madliszka. No. Co? Tak. No tak. Dosłownie zabrakło milimetrów, aby Mantis mnie zobaczył. Na szczęście to się nie stało. Tak czy siak czekałem dalej w domku. Aż w końcu Flameusz z Mantisem, tak jak mi to mówili wcześniej, zaczęli bić Pikcza. Ten od razu dał mi sygnał. Mantis to w ogóle... A tu Dexy jest, what? Mantis! Ty, tu Dexy jest. Sorry, Pikchu. Chodź tu, Mantis. Ginie, on ginie. Totem kolejny, nie ma totemów. Mantis, wycofaj jakoś. Dexy, ty ją masz. Dobra. Mantis, uciekaj. Jakaś pomoc, czy coś? Stary, odganiałem ich od ciebie. Dobra. Dawaj, skracaj go, Pikchu, on ma gigaloła. Mantis, biegnij w prawo. Nie, let's go! Ja pierd... O, dwójka! Zabiłem Flameusza i Mantisa z End Krystalów, jednak ostatnią osobą, która ich hitnęła, był Pikchu, dlatego dwa serca powędrowały do niego. Na szczęście pozwolił mi on jedno sobie wziąć poprzez zabicie go. Stwierdziłem, że teraz to ja z Blukerem, czyli moim sojusznikiem, zamiast Mantisa i Flameusza pójdziemy zabić Felipezę i jego sojuszników. Tak więc dotarliśmy do ich bazy. No, to jestem przy nich. Ja wiem, widziałem. Kurde, nie wiem jak to zrobić, ale no to jest i parę kryształów. Wiesz, że mi potem będzie ciężko z tej wieży uciec. No wiem, bo trzeba założyć Elytrę, ja muszę jeszcze wziąć fajerwerki do... A dobra, mam fajerwerki w eku. Kurde, mnie kusi, że tam po prostu wbić do tej bazy, nie? Tam... Ja tak co zrobić? Ale tak szczerze łatwo będzie wylecieć, bo ta baza, te wszystkie ściany się zniszczą. Z tym nie będzie problemu, nie wiem. Może wbijamy. Oni patrzą na ciebie. Ty! W kafie mi totem syfnął. Uciekł. Dawaj go. On wróci do bazy. Ty, ja potem... wleciałem do bazy, chyba... Ej, wracujemy do bazy? Dobra, piję potki. Ja tam cyknę perę do środka, dobra? Cykać już? Nie, ja piję potki. Wchodzimy. Dobra, jadam. Dawaj go. Gdzie on cyknął? Dawaj Felipezę. Nie stawiaj kryształów. Uciekł? Jest tutaj. Uciekają. Serio? Tu jest pchacz, chodź tutaj, tu jest Sagi tutaj jest, dobra. Ucieka też. Dawaj do bazy wjeżdżamy. Lecisz tutaj do bazy? No ja jestem w bazie, jestem w ich bazie. Jednak nie. Sagi za mną. Sagi. Jestem w bazie. Sagi ginie, Sagiego! Let's go! Łatwo, gdzie jesteś? Wybuchłem mój temy niechcąco. Łatwo. Jak ty go zabijesz? Tego, kryształami! Teraz do zabicia został mi Felipeza. Aby tego dokonać, wraz z Blukerem przeliśmy jego własną bazę. Czekaliśmy aż sam Felipeza lub któryś z jego sojuszników tu przyleci. Podczas tego Bluker wszedł do Netheru tym portalem. A tam znalazł, zresztą sami zobaczcie. Wszedłeś? No ale Sagi to jest. No ale go nie bije. Bierzemy go w jako zakładnik. On bez temu lata. Tutaj jest. Lognął! Nie chcieliśmy zabijać Sagiego, a jedynie wziąć go za zakładnika. Jednak ten spanikował i w ucieczce zginął w płomieniach lawy. Po krótkiej wędrówce znów znalazłem się obok bazy Felipezy i reszty. Dobra, ogólnie sprawa wygląda tak, że... Są tu wszyscy. Ale wbijasz wypić potki, wbijasz tam? Nie, nie wbijaj netherem. Jest trap? Jest, znaczy jest za...
Są tu wszyscy. Znajdź jakiś portal i chodź tutaj. Oni chcą mnie tu zwalić, bo tam siedzi Sagi z kryształami. Kenzie wbił do bazy. Kapi też wbił do bazy. Ja się ulatniam. Możemy tam lecieć. Ty, poperełki za mną cykają. Serio? No. Ale chillera. Ja ich zabiję kryształami. Po totema! Po dwóch totemach chyba! Jestem tu. Ja się biję z Kenzie, chodź na Kenzie'ego. Jest koło bazy, rzuca perełki cały czas. Gonią mnie wszyscy, widzę. Pije strękwa. Dawaj ich. Dobrze! Dawaj Kenzie'ego. Kenzie uciek, ty tam nawalasz? No. Czekaj, ja tutaj próbuję wylądować, tak żeby nie stracić żadnych temu. Mam ostatni totem. Panu, robię zawijkę. Gonią mnie, ale spokojnie. Pomóc ci? Spróbuję jeszcze ich zabić. O kurde, dobra, jest przypał. Uciekaj. Jest przypał. Sagi na mnie, ja muszę sobie dobrać totem. Dobrałem sobie totem. Idę ci pomóc. Sagiego. Felipeza dead. Felipeza, kurde, refa zjadł. Cztery kryształy, zaraz zawijamy imo. To ten Felipezie. Dajemy refa. Jest! Mamy to!